Cześć kochani, witam was na moim kanale. Witam subskrybentów, witam widzów nowych, witam również hejterów. Mam tutaj z sobą pyszną kawusię, którą przygotowała mi moja kochana żonka. Bum, przypinka, łapa siedzi. Cześć, tutaj Michał Koper z portalu Ring Polska Witam was serdecznie. Wczoraj Brytyjska Komisja Antydopingowa UKAD oficjalnie poinformowała, że oczyszcza Dyliana White'a z zarzutów o stosowanie dopingu. Dylian White jak wiemy dziś na gali w Arabii Saudyjskiej zmierzy się z Mariuszem Wachem myślę, że warto ten cało, to całe zamieszanie skomentować, no bo sprawa jest dość interesująca o Dylianie White'cie głośno było Latem 20 lipca na gali w Londynie zmierzył się z Oskarem Rivasem, w pojedynku którego stawką był, tym, było tymczasowe Mistrzostwo, mistrzostwo Świata w WBC kategorii ciężkiej, no i status obowiązkowego pretendenta dla Dionta Wildera, który jest posiadaczem e, tego tytułu pełnoprawnego w WBC. Dillian White e, walkę wygrał, piękna, naprawdę zacięta walka. On tę walkę wygrał na punkty, został obowiązkowym challengerem, e, został tymczasowym mistrzem, ale tuż po walce wybuchła afera. Portal Boxing Scene.com poinformował, że w organizmie Dyliana White'a jeszcze przed pojedynkiem znaleziono dwa metabolity Dianabolu, Bolu. Znaleziska dokonać miała brytyjska komisja antydopingowa UKAT. Jak się później e, okazało, e, UKAD skontaktowała się w tej sprawie z Brytyjską Komisją e, Bokserską BBB of C, e, z obozem Dyliana White'a. O niczym w ogóle nie wiedział e, team Oscara Rivasa. Dyliana White'a na szybko przyschłano przed walką, no i do walki go dopuszczono, także ta sprawa była bardzo kontrowersyjna. Po pierwsze, Dylan White wpada na dopingu, a po drugie, brytyjska komisja antydopingowa i brytyjska komisja bokserska wiedzą, że wpada na dopingu, a mimo wszystko dopuszczają go do walki, no ale potem już nie dało się tego więcej ukrywać, no bo prasa poinformowała o tym znalezisku w organizmie Dilliana White'a, powstała presja ze strony prasy, mediów, publiczności, no i UKT potwierdziła, wysyłając list nawet do federacji WBC, że, że faktycznie u, u White'a znaleziono dianabol w jakichś tam małych ilościach. No i wszczęto śledztwo WBC również swoje śledztwo wszczęła, Federacja WBC zawieszając Dyliana White'a w statusie tego tymczasowego mistrza i obowiązkowego pretendenta do tyłu, no i zaczęło się dziać, a w zasadzie tak naprawdę było cicho, no bo układ jest znany z, z tego, że działa w ciszy, tak naprawdę gdyby tutaj prasa nie poinformowała o tym, że White wpadł na dopingu, no to pewnie do, o niczym byśmy do tej pory, nie wiedzieli, ostatnio była sprawa Iwicy Bacurina, który dwa lata temu wpadł e, na dopingu, no to była chyba też przed walką z Dylianem White'em i dopiero teraz e, wydano w jego sprawie e, oświadczenie. Do tej pory e, nic nie było. Wiadomo, także tak e, układ działa, natomiast tutaj prasa poinformowała o sprawie, no i zaczęto to wszystko badać. No i co postanowiono wczoraj, co ogłoszono e, wczoraj w tym komunikacie UKAD. Okazał, okazuje się, że brytyjska komisja antydopingowa dała wiarę tłumaczeniom Diliana White'a, nawet chyba nie tyle dała wiarę, co po prostu sama doszła do takiego wniosku, że e, zakazana substancja do organizmu Diliana White'a musiała się dostać wraz z zakażoną, e, skażoną odżywką lub w jakiejś e, potrawie, w napoju, ktoś mógł coś dosypać, może faktycznie w e, odżywkach był ten Dianabol, no i... White jest niewinny, White świadomie tego dopingu nie stosował. Jakie było uzasadnienie UKAT? Uzasadnienie tak naprawdę sprowadzało się do dwóch kwestii. Po pierwsze ilości tego dianabolu były, tych metabolitów dianabolu były śladowe, były minimalne, a po drugie w okolicach tej, tego dnia, kiedy została pobrana ta próbka, która była pozytywna, White'a badała również agencja WADA. Ta pisana przez V wynajęta Opłacana przez WBC. No i ta wada e, trzykrotnie, zdaje się, badała Dylan White'a, i wszystkie trzy wyniki były negatywne. No i to, to jest cała argumentacja UCAT, czyli mała ilość w organizmie tej substancji zakazanej i to, że wykonano jeszcze trzy inne testy i one były negatywne. Tak naprawdę to całe tłumaczenie UCAT w mojej opinii jest absurdalne. No bo co to jest. Co to jest za argument, że trzy badania były pozytywne, jedno było negatywne, więc na pewno jest e, czysty? Tak naprawdę, żeby wpaść na doping wy, wystarczy jedno pozytywne badanie. Poza tym w tym samym zamieszczeniu chyba nie ma żadnej mowy o próbce B, która z reguły zawsze daje ten sam wynik. E, UKT działa według protokołu WADA, tej spisanej pis, przez W, czyli Światowej Agencji Aty, Antydopingowej. I tam zasady są e, proste i mówią wprost, że nie ma czegoś takiego jak e, nieświadome stosowanie dopingu. To sportowiec jest e, odpowiedzialny za to, co znajduje się w jego organizmie. Nieważne, czy ktoś mu coś e, dosypał, czy on to brał świadomie. Jeśli w Twoim organizmie jest doping, potwierdza to próbka B, a próbka B w zasadzie zawsze potwierdza to, co znaleziono w próbce A, no to jesteś dopingowiczem, powinna Cię spotkać e, kara, więc. E, no, Patrząc na, 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 na przepisy, na, na regulację wady i UKAD zakładam, ma takie same regulacje. Ta decyzja jest absurdalna, bo w zasadzie tutaj UKAD stanęło na stanowisku takim, że ono sama, że ta e, agencja e, UKAD sama tłumaczy Dyliano I ta z tego wszystkiego pamiętamy sprawę Andrzeja Wawrzyka całkiem niedawno. Miał właśnie z Diontajem, również e, wpadł na dopingu, również wtedy Andrzej próbował się tłumaczyć zanieczyszczoną odżywką, nikt mu nie dał wiary, tutaj oczywiście wszystko jest ok sprawa jest dziwna no i taka ciężka do wytłumaczenia zwłaszcza, że Dillian White jest pięściarzem mocnego promotora, Ediego Herna, walczył o pozycję numer jeden w rankingu WBC o status obowiązkowego pretendenta, no i w zasadzie on powinien wiedzieć co spożywa dbać o to wszystko, tym bardziej, że wiedział, że to jest jego odpowiedzialność. No ale, żeby nie szukać daleko, Saul Alvarez również wpadł na e, dopingu, na klębuterolu, tylko on został ukarany i wówczas e, dano Wiarę, że ten klęb buterol był zawarty w meksykańskim mięsie, które, którą, które spożywał Saul Alvarez. Natomiast tutaj sprawa jest też, też troszkę inna, bo faktycznie w Meksyku jest ten problem z zanieczyszczeniem mięsa klęb Zresztą warto tu przy okazji wspomnieć o ostatniej rezolucji Federacji WBC, która stosując się do zaleceń WADA, tej pisanej przez W, to jest ważne, bo to nie jest tak, że WBC samo to wymyśliło, żeby jakby bronić meksykańskich pięściarzy, ale Zastosowało się do zaleceń wada, która, podwyż, która podwyższyła normy dopuszczalne stężenia klębuteralną, no po prostu znając ten problem zanieczyszczenia mięsem klębuteralną. No ale to, tak czy siak, no powinniśmy jednak oczekiwać od sportowców tych boksów, tych na najwyższym poziomie, że kontrolują to, co e, spożywają. To jest właśnie drugi aspekt tej całej sprawy Dyliana White'a, bo ja nie chcę go osądzać, nie chcę twierdzić, że on ten doping na pewno zażywał, no, ale y, faktycznie coś jest, y, coś jest na rzeczy, bo wiadomo, że odżywki bywają zanieczyszczone. Jeśli próbowaliście kiedyś odżywek, takich zwykłych, y, zwykłych odżywek, nie mówię o nielegalnych, y, sto, stosowanych przez sportowców amerykańskich czy produkujących w Ameryce, to na pewno odczuliście różnice. Te amerykańskie są dużo mocniejsze. Czy to białko jest jakieś mocniejsze amerykańskie? Wątpię. Coś tam być może w tych odżywkach jest. Zresztą Federacja UFC również podwyższyła, zdaje się, ostatnio normy dotyczące, dotyczące substancji zakazanych właśnie w związku z tym problemem zanieczyszczenia odżywek. Także no, nie chcę z jednej strony bronić Diliana White'a, a z drugiej strony nie chcę go atakować. No, genera generalnie podsumowując to wszystko, te w mojej opinii postąpiło. Wbrew, wbrew jakby przepisom, no bo przepisy są proste, jest w twoim organizmie środek zakazany, jesteś dyskwalifikowany, no nie, a ukaz zaczął tłumaczyć tutaj Dyliana White'a, natomiast, no, sam nie jestem przekonany, czy Dylan White faktycznie był na dopingu, no bo jeśli te ilości były śladowe, gdy, jeśli te badania wykonane przez WADA zakładam, że były prawdziwe, że to nie było tak, że po prostu ktoś włożył kasę i ciach, mamy badania z wynikiem negatywnym, no to można, można przyjąć taką wersję, że faktycznie coś było w odżywce, jakaś tam śladowa ilość wpadła, no ale sprawa jest bardzo dziwna. Ja już wiele razy mówiłem o tym, że w boksie problem, problem dopingu to nie jest tylko problem pięściarzy, ale problem. Federacji, czy instytucji to nadzorujących, bo tak naprawdę doping teoretycznie można by dopuścić, choć wiadomo, że boks jest sportem kontaktowym, w którym robisz krzywdę przeciwnikowi, więc nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, no ale zakładam, że jednak na najwyższym poziomie większość tych pięściarzy bierze. No nie chcę, nie chcę być tutaj hipokrytą, ale powinno być tak, że jeśli ktoś wpada, nieważne czy to jest Andrzej Wawrzyk, czy to jest Dylan White, to po prostu jest za to kara. A tutaj mamy taką sytuację, że układ stanął jakby po stronie zawodnika i samego wytłumaczyło, przekonując, że to była zanieczyszczona odżywka. Sprawa jest dziwna, no ale w każdym razie zakończona. Dziś Dylan White boksuje z Mariuszem Wachem. Natomiast całe to zamieszanie związane z, z dopingiem kosztowało Dylanowi White'a szybką walkę z Diontajem Elderem, bo on teoretycznie miał być. Obowiązkowym pretendentem dla Deontay Wildera. Do walki miałoby dojść na początku e, przyszłego roku, no ale, w związku z tym, że federacja WBC zawiesiła chwilowo Wodyliana White'a w statusie obowiązkowego pretendenta, no to na pozycję obowiązkowego challengera wskoczył Tyson Fury. To Tyson Fury teraz e, zmierzy się z Diontajem Wilderem 22 lutego. To będzie zaliczone jako obowiązkowa obrona dla mistrza, no i obojętnie kto wygra czy Tyson Fury, czy Deontay Wilder to do kolejnej obowiązkowej. To, to kolejną obowiązkową obronę stoczyć będzie musiał dopiero za rok, czyli w lutym 2021 roku i to jest ten termin kolejny dla e, Dyliana White'a. Także czekamy teraz na decyzję Federacji WBC. WBC zapewniało, że współpracuje z UKAD przy wyjaśnianiu tej sprawy, ze, współpracuje z brytyjską komisją bokserską, no i na pewno WBC też zaraz odwiesi e, Dyliana White'a, no ale tak jak powiedziałem, tak czy siak, on na mistrzowską szansę będzie musiał poczekać jeszcze do Lutego 2021 roku, a kto wie, może dziś przegra z Mariuszem Wachem. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia.